Moja matka była niezniszczalna i w związku z tym muszę powiedzieć, że jeśli czegoś nauczyłem od niej, to właśnie tej niezniszczalności, że nie da się człowiek zapędzić w kozioróg nigdy. Jadwiga Miklaszewska była bardzo młodym docentem. W momencie, kiedy dostała propozycję nie do rzucenia pionierskiej pracy w szpitalu w Nowej Hucie, gdzie rysowała się potrzeba organizacji służby zdrowia. I to był początek lat 50. Adam Warzyk, pisząc swój wiersz, pokazywał, że obecność sama w Nowej Hucie na samych początkach budowania to jest dosyć niebezpieczna. I część ich kolegów uważała, że jedzie tam na stracenie do Nowej Huty, że nie da sobie rady, jak to kobieta wysłana tam. Tymczasem okazało się, że stała się społecznym dyrektorem budowy szpitala, która współpracowała z architektami, z takimi wybitnymi jak pan Ptaszycki właśnie, który miał całą wizję Nowej Huty jako miasta szczęśliwości. I takim jednym z ośrodków szczęśliwości miał być szpital. Zawsze zazdroszczę mieszkańcom Nowej Huty zieleni. I tego właśnie, że każde właściwie osiedle miało mieć swój po prostu zielone płuce. To samo miało być ze szpitalem. Dlatego też matka była promotorem tego, że zdrowie zależy nie tylko od leków, medycyny, szpitala, ale także od otoczenia. Że to otoczenie zielone znakomicie wpływa na kondycję ludzi, na proces wyzdrowienia. Z jednej strony drzewa, z drugiej strony trawniki. To wszystko było w planach szpitala i zostało ono zrealizowane. Ten szpital zawdzięcza pełną nazwę mojej matce, bo ona wymyśliła, że ponieważ była wielką fanką twórczości Żeromskiego, że ten szpital ma się nazywać imieniem Stefana Żeromskiego. Jako że te domy wspaniałe, o których Żeromski marzył, to jeden z takich domów to miał być ten szpital w Nowej Hucie. I taki ten szpital pozostał. Moja matka pisała codziennie. I między innymi powstał zapis jej przeżyć okupacyjnych jako młodego lekarza i przez to powstał zapis jej przeżyć jako lekarza dojrzałego, a tą dojrzałością to był właśnie Nowochódzki Szpital. Więc wyobraźmy sobie, że przychodzi facet szafa, taki bandzior, który po prostu żąda zwolnienia lekarskiego. I nagle z kieszeni wyciąga kozik, czyli nóż sprężynowy. I pyta się w sposób cyniczny, będzie zwolnienie, czy nie będzie zwolnienie. I wtedy moja matka, która miała kilka sekund na reakcję, wkłada rękę do szuflady. A owe czasy przyzwyczaiły ludzi do tego, że jeżeli człowiek był przesłuchiwany i ktoś sięgał ręką do szuflady, oznaczało to, że posiada troszeczkę lepszą broń, aniżeli po prostu sprężynowy nożyk. Potem poszła anegdota całą Nowochutę, że posiada pistolet w szufladzie i z tą lekarką nie warto zaczynać. Wystawa przemówi za siebie, ponieważ trudno opowiadać o czymś, co zaraz Państwo zobaczą. Natomiast mam nadzieję, że to będzie atrakcyjna podróż przez 5 dekad Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej śladem buntowniczej muzyki, prezentowana czasami w sposób, myślę, dość nieoczywisty. I nie będą tam tylko takie punkowe motywy, które na nas patrzą z plakatów, to wszystkie czaszki, skrzyżowane piszczele w formie instrumentów. Natomiast jeszcze parę rzeczy, które chyba dobrze obrazują ten muzyczny bunt. Znajdzie się tam też parę akcentów nowochódzkich, natomiast no to będzie podróż w zasadzie po całej Polsce. Od Krakowa przez Warszawę aż na wybrzeże.
bunt jest nam bliski, ten bunt chyba trwa. Wydaje mi się, że to się nie zmienia i każde kolejne pokolenie. I po 89 nadal ten bunt jest, przybiera nowe formy. I bardzo dobrze, że się buntujemy, bo jakbyśmy się nie buntowali, to byłoby nudno.